czy angielskiego, więc jeśli chcemy coś zaprezentować na zewnątrz, musimy to pokazywać w postaci tłumaczeń. W porównaniu z książką Fred van der Vliet przytoczone źródła są wyraźnie lepsze. I dalej. Mam nadzieję wykorzystać ten materiał w planowanym od dawna opracowaniu o szachach w roku 1942 i latach późniejszych. Edward Meisenburg. To była kolejna, to był maleńki fragment z korespondencji niemieckiego historyka. Egbert Meisenburg, tak na marginesie naszego spotkania, Edward Meisenburg opracował bardzo wiele analiz dotyczących, niemiecki historyk analizuje znaczenie poematu Jana Kochanowskiego Szachy. To unikalna sytuacja, prawda? Nikt z polskich badaczy nie zbadał tego problemu, tego poematu tak głęboko jak Egbert Meisenburg, który zresztą wielokrotnie przebywał. I też tutaj zwracam uwagę właśnie na ten wątek, że oto za chwilę już ta książka, którą dzisiaj omawiamy, ona zacznie służyć innym autorom, jako po prostu źródło gotowej informacji, czy jako inspiracja i taki drogowskaz, gdzie należy szukać dalej jakichś wiadomości. Teraz przez chwileczkę chciałbym podywagować na temat warsztatu autorskiego. Jak sądzę, wykazaliśmy się, że książka Szachy Wojenne jest to pozycja bardzo wartościowa. Jeśli tak jest w istocie, no to pytanie zachodzi. Jak to się dzieje, że autorzy wpadają na pomysły takie i takie książki realizują? I tutaj w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie chciałbym się posłużyć kilkoma cytatami, które podpisują osoby nam dobrze znane. Pierwsza hipoteza taka, no jest, ona jest sformułowana trochę przewrotnie, nie należy ją traktować dosłownie. Otóż Albert Einstein, ten od teorii względności, kiedyś powiedział tak: tajemnica kreatywności tkwi w tym, aby dobrze ukryć swoje źródła inspiracji. Czyli Einstein mówi, mrugając do nas okiem, że słuchajcie, no wszyscy mają jakiś punkt inspiracji, tylko że niektórzy się do nich nie przyznają. Ale to nie jest przypadek pana Pawła. On, jeżeli gdzieś komuś coś zawdzięcza, to wprost o tym mówi i mamy na to w książce wiele dowodów. To teraz drugi cytat z Einsteina. I znowu Einstein tu sobie z nas trochę podpiwa, mówiąc w ten sposób. Nie jestem bardzo bystry. Po prostu długo siedzę nad problemem. Oczywiście my wszyscy tutaj chcielibyśmy być tak mało bystrzy jak Albert Einstein. Ale ja podkreślam tutaj znaczenie tej drugiej części wypowiedzi Einsteina. Po prostu długo siedzę nad problemem. Otóż książka Szachy Wojenne wymagała olbrzymiego wkładu pracy i ten wkład tam jest, prawda? Po prostu to trzeba było wysiedzieć przy komputerze, w bibliotekach, przy czasopismach, przy książkach. Trzeba należało te informacje, prawda, wyszukać. One nie były nigdzie podane gotowe. Także po prostu, to nie jest takie proste, ale Einstein mówi, po prostu długo siedzę nad problemem. Trzeba siedzieć nad problemami, proszę Państwa. Wreszcie trzeci cytat. Isaac Newton, ten od prawa ciążenia. Isaac Newton powiedział kiedyś tak. Widziałem dalej dzięki temu, że stałem na barkach gigantów. Czyli, że każdy największy umysł i każde największe osiągnięcie z czegoś wynika, nie rodzi się na pustyni. Każdy z twórców ma jakiegoś poprzednika, prawda, coś komuś zawdzięcza. I dobrze jest później, jeśli następne pokolenia zawdzięczają jemu. I teraz właśnie chciałem tutaj przedstawić trzy postacie wielkich nieobecnych, to znaczy ludzi, którzy w mniejszym lub większym stopniu byli źródłami inspiracji dla Pawła Dudzińskiego, prawda? Czyli mówiąc w cudzysłowie, z lekką przesadą, to są
To są ci giganci, na ramionach którego stoją, może stał Paweł Tydziński i stoją również inni historycy szachowi. Więc najpierw będzie postać Freda van der Vliet, Holendra. Proszę. Fred urodził się w 1948 roku w Hadze, w Holandii. Jest magistrem prawa, pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ma tytuł mistrza Frida. 8 razy grał w finałach mistrzostw w Holandii. Od 15 lat Fred pisze książkę Gigant, około 10 tysięcy stron druku komputerowego. Noty biograficzne szachistów, opisy turniejów i meczów, związki szachów z nauką i sztuką. Otóż w 2005 roku Fred napisał taką książkę Chess Informer German Now Polish Territories plus some words on neighboring areas. I właśnie ta książka w zaszłym stopniu kompilacyjna, stanowiąca znakomity zbiór wypisów z literatury. Z pewnością pan Paweł może potwierdzić, że to było jedno ze źródeł inspiracji, prawda? Ponieważ właśnie w węższym zakresie holenderski autor zajmował się tym zagadnieniem. To ciekawe, że Holender nie opisywał szachów holenderskich, czy może geograficznie mu zbliżonych, tylko opisywał o relacjach polsko-niemieckich. I to właśnie jest taka książka. Fred miał przybyć tutaj do nas, nawet anonsowaliśmy chyba jego wizytę przez pewien czas, ale niestety okazało się, mama w sędziwym wieku chora, nie miał nikogo z kim zostawić. Wymagałoby to dużej organizacji, poza tym transport. Fred, myśląc o wizycie tutaj, opracował całą książkę, liczącą blisko 50 stron książkę. Ta książka ma dwóch bohaterów, Tartakower i Przepiórka. Wybitne postacie polskich szachów. Rozdział poświęcony Tartakowerowi jest większy. Rozdział poświęcony Przepiórce mniejszy. No, powodem, że Fred zajął się Przepiórką, było to, że niedawno ukazała się książka poświęcona Dawidowi Przepiórce. Książka nosi tytuł Mistrz Przepiórka, a ja miałem szczęście być współautorem tej książki. Oczywiście jeden egzemplarz tej pracy. Jest to regularna książka z ISBN-em. Jeden egzemplarz tej pracy Freda van der Vliet przekazuję do zbioru biblioteki. I jeszcze tylko chciałem właśnie powtórzyć to, co było powiedziane. Fred pisze książkę Gigant. Proszę Państwa, od 15 lat człowiek idzie do biblioteki i spędza 2-3 dni w tygodniu i sporządza wypisy. Jeśli ta książka jakimś cudem się ukaże, bo kto wydrukuje książkę 10 tysięcy stron, to będzie to ogromne, kapitalne źródło informacji o szachach, szachistach i innych problemach. Może przejdźmy do postaci drugiego giganta szachów, profesor Tadeusz Wolsza. Urodził się 13 maja 1956 w Oławie. Tytuł magistra uzyskał w 1979 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 1981 na Wydziale Nauk Politycznych tej samej uczelni. W latach 80. rozpoczął pracę w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Doktorat w 1987 roku, habilitował się w 1999, a od 2007 roku profesor nauk humanistycznych. W 2007 został zastępcą przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Historii PAN. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika Dzieje Najnowsze. Autor około 200 publikacji naukowych oraz popularno-naukowych, w tym 11 pozycji książkowych. W 2011 został wybrany przez Sejm w skład nowo utworzonej Rady IPN. No ktoś może powiedzieć, no dobrze, no pięknie, że profesor Wolsza tam pisze swoje książki, ale co to ma wspólnego z nami szachistami? Otóż ma, ponieważ Tadeusz na początku lat 80. przeprowadził się z Wrocławia do Warszawy i wtedy stał się członkiem sekcji szachowej klubu AZS Uniwersytet Warszawski, której szeregowym członkiem byłem również ja. Grywał w rozgrywkach
szachowej A i B klasy miał bardzo wysoką kategorię. Być może, że wśród profesorów historii nie ma człowieka o wyższej kategorii. Oczywiście od dawna już nie uczestniczy w turniejach, ale jest to wykwalifikowany szachista. W połowie lat 90. Tadeusz, profesjonalnie zajmujący się historią, eksplodował swoim słownikiem biograficznym szachistów polskich. Absolutnie w skali świata unikalne wydawnictwo. Doczekaliśmy się 5 tomów tego wydawnictwa. Wszystkie biogramy to jest po prostu przełom. Tam jest mnóstwo informacji nigdy nie publikowanych. Tadeusz ma olbrzymią erudycję, jeśli chodzi o polską prasę i właśnie sylwetki polskich szachistów tam są świetnie pokazane. Cały świat czeka, kiedy Tadeusz wyda tom 6 i 7. W 6 będą jeszcze sylwetki iluś kilkudziesięciu szachistów, w 7 mają być podane źródła i poprawki do tych poprzednich tomów. Również liczyliśmy, że Tadeusz tu będzie, nawet się zapowiadał, potem się okazuje, że ma niezwykle pilne prace, poprawia prace habilitacyjne, nie mógł tutaj przybyć, ale jest to, mogę powiedzieć tak, że no szachiści mogą być dumni, że mają takiego wybitnego przedstawiciela w świecie nauki. I trzecia postać, profesor Andrzej Chwilecki, Poznań. Urodził się 23 października 1928 w Kwiliczu, zachodnia Wielkopolska. Kończył w 1952 studia prawnicze i w 1953 studia socjologiczne na Uniwersytecie Poznańskim. W tej samej uczelni uzyskiwał stopnie naukowe doktora 1964 i doktora habilitowanego 1969. Profesurę nauk humanistycznych otrzymał w 1976. Przez kilkanaście lat pracował w Instytucie Zachodnim. Od 1972 do 1981 był dyrektorem Instytutu Socjologii UAM. W latach 1982-84 pełnił funkcję prorektora tego uniwersytetu, a w latach 1986 do 1988 kierował Zakładem Historii Socjologii. W 2010 roku został odznaczony przez prezydenta Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Pod koniec ubiegłego wieku zajął się historyczną problematyką ziemiaństwa, publikując m.in. Zaustcy w Iwoniczu 1799-1944 oraz Ziemiaństwo Wielkopolskie, tom pierwszy 1998, tom drugi 2001. Jest autorem opracowań Szachy w Poznaniu 1990 oraz Partii Kombinacji Szachistów Poznańskich 1991, współautor Roman Mus. To jest kolejna wielka postać polskiej nauki, z której szachiści mogą być dumni. Ponieważ w młodości, w latach studenckich Andrzej Chwilecki był 4-krotnym finalistą Mistrzostw Polskich Seniorów. To były zamknięte finały, trzeba było się tam przedrzeć czterokrotny finalista Mistrzostw Polskich. Do tych finałów należało się przedrzeć w morderczych półfinałach. Nie było tam, że ktoś ma wysoki ranking, bo zbił amatorów gdzieś tam w niewiadomych turniejach i teraz na zasadzie rankingu gra w finale Mistrzostw Polski. Była bezlitosna eliminacja i on 4-krotnie, będąc 100-procentowym amatorem, mając rodzinę, zajmując się studiami, potem pracą w szkole, był 4-krotnym finalistą. Poza tym redagował w prasie poznańskiej, redagował rubryki szachowe. I zorganizował w pewnym momencie taki turniej dla regionu Wielkopolski, zorganizował turniej szachistów korespondencyjnych, który zaktywizował mniejsze ośrodki. Jeszcze trzeba koniecznie dodać, że profesor Chwilecki był potomkiem ziemiańskiego rodu. Przodkowie od pewnego momentu to byli hrabiowie Chwileccy.
I profesor Kwilecki, ten majątek oczywiście został znacjonalizowany i profesor Kwilecki był, no, chcąc nie chcąc, prawda, w roli śmiertelnym, w roli Polski Ludowej, no bo on był tym byłym obszarnikiem, tym synem obszarnika, który, a obszarnik, jak wiadomo, dręczył chłopa i robotnika, ale mimo tego w organie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu ukazywała się rubryka szachowa podpisana przez profesora Kwileckiego. I wezwał go kiedyś do siebie redaktor naczelny tej gazety i mówi: Kwilecki, wiecie, my was tu obserwujemy, my widzimy, że wy robicie dobrą pracę, znaczy w cudzysłowie, no nie aresztujemy was. Wy widzimy, że robicie dobrą pracę, wy te szachy promujcie, wy pracujcie tutaj, a my wam nie damy zrobić krzywdy. I profesor Kwilecki dokończył studia. Tutaj muszę koniecznie zacytować jedno zdanie z opracowania Freda van der Vlieta wspomnianego. Mianowicie Fred pisze, pisze tutaj o różnych rzeczach, o książce, o swoim starym opracowaniu, o książce pana Pawła i mówi, dosłownie pisze tak: każde miasto powinno mieć swojego Kwileckiego. Holender mówi: każde miasto musi mieć swojego Kwileckiego. O co mu chodzi? Chodzi o to, że miasto Poznań doczekało się historii szachu w Poznaniu. Jest wiele znacznie, prawda, sławniejszych ośrodków miejskich na świecie, które takiej książki nie miało. Dlaczego? No bo tam nie ma profesora Kwileckiego, człowieka, który wykona tą pracę i to napisze. Więc profesor Kwilecki obecnie w sędziwym wieku, chociaż jeszcze 3 lata temu grał w Mistrzostwach Polski Weteranów i myślę, że reprezentuje co najmniej poziom dobrej pierwszej kategorii, a ma skończone 85 lat. Rozmawiałem z nim telefonicznie w piątek i staraliśmy się dociekać, no co ogólnie wynika z książki pana Pawła. To znaczy, no jest tam mnóstwo przykładów takich szczegółowych, prawda? Ale czy jeszcze jakieś wnioski, które nie zostały expressis verbis tam sformułowane, czy dadzą się z tego wyciągnąć? I profesor Kwilecki powiedział, wygłosił takie dwie uwagi, że po pierwsze, w czasie wojny gra w szachy to była próba ratowania normalności życia w warunkach całkowicie nienormalnych. Prawda? Że na przykład jak mistrz świata Alechin grał w turnieju, w którym, no, my byśmy dzisiaj powiedzieli, może nie powinien tam grać, nie powinien się zjawiać, ale on próbował za wszelką cenę jak gdyby ignorować to otoczenie i starać się udawać, że życie dzieje się jak co dzień, że to jest normalne życie. Próba ratowania normalności życia w warunkach całkowicie nienormalnych. I druga uwaga profesora Kwileckiego była następująca, że książka Szachy Wojenne to jest książka o wielostronnych funkcjach i że oto w Ostrowie Wielkopolskim powstała książka na terenie Wielkopolski, która nie jest wkładem do historii regionalnej. To jest książka, to jest mocny wkład do historii ogólnej i do historii całej II wojny światowej. Tak powiedział profesor Andrzej Kwilecki. I teraz ostatni już cytat. Dotyczy on życia mojego ulubionego bohatera, arcymistrza z Lublina, Jana Hermana Zukertorta. We wtorek 14 kwietnia 1885 roku obchodzono 33. rocznicę powstania The City of London Chess Club, londyńskiego klubu szachowego. Członek honorowy klubu, Jan Herman Zukertort, którego powstanie celem wygłoszenia toastu stało się sygnałem do dłuższej owacji, powiedział: spoglądam z przyjemnością wstecz na ten dzień, kiedy to mniej więcej 13 lat temu po raz pierwszy spotkałem członków klubu londyńskiego. The day is a bright spot in the memory. Ten dzień to jasny punkt w mojej pamięci. That day is a bright spot in my memory. Powiedział Zukertort. A ja chciałbym wyrazić nadzieję, że dla
autora książki Szachy Wojenne, że dla osób, bez których życzliwości i pomocy książka by się nie ukazała, i dla nas wszystkich nasze dzisiejsze spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim będzie za kilka i kilkanaście lat stanowiło jasny punkt w naszej pamięci. Dziękuję. Mam jeszcze takie króciutkie dwa słowa. Pan Tomasz, wymieniając tych gigantów na barkach, których stałem, oczywiście z wrodzonej skromności nie wymienił siebie samego, który również znajduje się na karcie tytułowej jako mój współpracownik, konsultant wspólnie z profesorem Tadeuszem Wolszą. Także również myślę, że należą się oklaski pana Tomasza. Muszę też powiedzieć, że udało się szachom przedrzeć do takiej literatury ogólnej, popularnej, i w najnowszym numerze Focus Historia jest artykuł Szachy ze śmiercią, którego inspiracją właśnie była książka. Chciałbym tutaj przekazać właśnie egzemplarz na ręce doktora Michaela Negele. Didn't understand, but it was something for you. That's for me. That's for me. Thank you so much. I tutaj jeszcze miałem wcześniej taką malutką prośbę od sekretarza naszego towarzystwa, pana Piotra Masińskiego, o udzielenie mu głosu. Nie wiem, czy tutaj może wspomni słowem o naszej wystawce. Panie Piotrze, zapraszam. Proszę Państwa, była zapowiedziana przerwa. Mam nadzieję, że ona lada moment nastąpi, ale ja chciałbym tylko zachęcić do takiej skromnej wystawki, jaką nam się udało zorganizować. Wszystkie eksponaty, które tam znajdują się, pochodzą ode mnie i od Pawła Budzińskiego. Co tam się znajduje? Znajduje się tam literatura niemiecka, która została wydana w czasie wojny. Jest literatura powojenna, w której wzmiankowane są szachy, a które są też ujęte w książce Pawła Dudzińskiego. Kilka zegarów, które tutaj się znajduje, są to zegary poza jednym, który jest produkcji polskiej z lat 50. Pozostałe pochodzą z okresu przedwojennego. Czyli generalnie, jeżeli mówimy tu o szachistach, którzy grali w czasie wojny, jest możliwe, że takimi zegarami się posługiwali. No ja miałbym tylko tyle. I zapraszam do przerwy, do oglądania wystawy. Tutaj chcielibyśmy jeszcze taki punkt programu określony w ostatniej chwili. Chcielibyśmy poprosić do stołu prezydialnego zwycięzcę naszego nieoficjalnego quizu. Prosimy bardzo. Miświna Dawid Janaszek. Otrzymuje on jako potwierdzenie swoich szerokich wiadomości z szachów i w tym celu, aby on jeszcze je mógł rozszerzyć, egzemplarz książki Freda van der Flita, Tarta Cover and Przepiórka. Prosimy. Dziękuję bardzo. Again, congratulations. Thank you very much. I również egzemplarz tej książki pozwolę sobie wręczyć pani Magnuckiej, która tak dzielnie mnie wspierała. Bardzo dziękuję za pomoc. Szanowni Państwo, pozwólcie, że by nie powodu kończyły dzisiejsze spotkanie. Jako organizator chciałbym podziękować wszystkim biorącym w tym udział, oczywiście naszemu głównemu bohaterowi Pawłowi Dudzińskiemu. Dziękuję bardzo za jeszcze raz tę piękną książkę. Książka jest, jak tutaj słyszeliście Państwo, doskonale przyjęta, a losy dalsze tej książki są następujące. Dzisiaj tę książkę możecie Państwo nabyć za szaloną tanią cenę 30 zł u nas w bibliotece i możecie uzyskać Państwo wpisy wszystkich gości, którzy tu są za tym zielonym stołem. Serdecznie zapraszam, bo nakład jest bardzo mały i tak naprawdę to za moment tej książki już wcale nie będzie.
Być może będziemy myśleli o następnym wydaniu. Poza tym, Szanowni Państwo, jest poczęstunek. Zapraszam na to przysłowiową kawę, ciastko i przekąskę, bo dwie godziny spędziliśmy tutaj umysłowo na wielkiej uczcie umysłowej, a teraz zapraszam na ucztę dosłowną w tego słowa znaczeniu. Jeszcze raz dziękuję Państwu. W bibliotece oczywiście książkę może się zawsze znaleźć. Też przez pewien czas kupić tę książkę. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w bibliotece. Dziękuję bardzo. Jeszcze taka wydał malutki moment. Doktor Michael Nagel chciałby wręczyć jedną z książek dla naszej ostrowskiej książnicy. Znajdujemy się tutaj. Dear Director, thank you so much for your hospitality in these nice rooms. And I brought a book we filed in 2008 on the tradition of chess clubs in Germany. Książkę wydano w 2008 roku. German chess clubs, of course, because this is founded before 1914. This is will be dedicated to the rivalry. Please find the room in your shelves. Zawiera informacje o niemieckich klubach czołowych i jest zarezerwowana tylko dla naszej rozrywki. Ta książka znajdzie się w naszych zbiorach. Dziękuję bardzo i zapraszam również do nas. I króciutka informacja dla szachistów. Po tutaj poczęstunku, podpisach naszych gości, udajemy się do auli pierwszego liceum ogólnokształcącego, jeden z najpiękniejszych ostrowskich budynków, gdzie będzie okazja, żeby zagrać w turnieju 6 rund po 10 minut. Z komunikatem mieliście się Państwo okazję zapoznać na naszej stronie internetowej. Nie wiem, którą mamy godzinę teraz? 12. Tak, myślę, że postaramy się może do tej 13 dotrzeć do pierwszego liceum. Myślę, że tak byłaby to w miarę rozsądna godzina. To nie około 2 godzin tak potrwa, także myślę, że po 15 się wszystko zakończy. Dziękuję. Jeżeli ktoś by chciał, to jeszcze są trzy książki mistrza przepyłki do kupienia. Ja podstawiam. Autorem Tak, natomiast chodziło o może o uczestników, tak, jeszcze tutaj panowie obaj.